największa katastrofa lotnicza w historii, czyli katastrofa lotnicza na Teneryfie, do której doszło 27 marca 1977 roku na lotnisku Aeropuerto Los Rodeos w mieście San Cristobal de la Laguna na Teneryfie, czyli na Wyspach Kanaryjskich. Niestety w wyniku tej katastrofy zginęło 583 osoby, a 61 osób odniosło rany. Co dziwne, do tego wydarzenia doszło na ziemi, a nie w powietrzu, ponieważ było to zderzenie dwóch samolotów, jednego startującego, a drugiego kołującego po pasie startowym. Ale od początku, jak doszło do tego wydarzenia? Oczywiście była to katastrofa, która, jak to często ma miejsce, była wynikiem wielu wydarzeń, które nakładając się na siebie doprowadziły do tego nieszczęścia. I początkiem było tego, że na lotnisku Gran Canaria ktoś zadzwonił, że jest podłożona bomba, a raczej bomby. No i ten alarm bombowy spowodował, że samoloty, które miały początkowo tam lądować, musiały przekierować się na inne lotniska i w tym przypadku przekierowały się na lotnisko na lotnisko La Laguna, gdzie oczywiście to lotnisko nie było przystosowane do tak dużej ilości samolotów oraz do tak dużych samolotów. No oczywiście tam mogły tego typu samoloty startować, lądować, ale nie w takiej liczbie, i nie w takich warunkach. Niestety te samoloty, które przywiozły na Wyspy Kanaryjskie turystów, w części musiały skierować się właśnie na to rzeczone lotnisko i tam właśnie trafiły dwa samoloty, które później niestety uległy zniszczeniu. I niestety to lotnisko było małe, po drugie była niedziela, niestety było tylko dwóch kontrolerów, którzy mieli problemy z opanowaniem tej sytuacji. Nikt nie pomyślał, żeby wezwać kolejnych kontrolerów do pomocy. No i na tym lotnisku znalazł się samolot holenderski Boeing 747 linii KLM, który przewoził 234 pasażerów i 14 osób załogi. On wylądował na tym lotnisku obok La Laguna o 13:38. Drugi samolot, również Boeing 747, ale należący do amerykańskiej linii Pan Am, wylądował na tym lotnisku o 14:15. On przewoził 380 pasażerów i 16 członków załogi. W ten sposób na takim małym lotnisku ze zbyt małą ilością kontrolerów znalazły się dwa te duże samoloty i oczywiście inne samoloty. To nie jest tak, że na tym lotnisku były tylko te samoloty. Ich było oczywiście więcej. To na to lotnisko i na inne były kierowane samoloty, które powinny lądować na tym głównym lotnisku. Niestety lotnisko też miało swoje problemy. Poza tym, że była zbyt mała ilość kontrolerów, zepsute były światła pasów. Niestety uległy one awarii. Dodatkowo oczywiście lotnisko nie było wyposażone w radar do obserwacji samolotów na ziemi. Z czasem pojawiła się dodatkowo mgła, nie mówiąc o tym, że nawet nie było tam samochodu, który mógł prowadzić samoloty po odpowiedniej ścieżce. Takie samochody follow me, podążaj za mną, tak żeby samolot w tych trudnych warunkach mógł po prostu, jadąc za tym samochodem, nie zgubić się, i trafić w to miejsce, gdzie powinien. Kolejnym elementem bardzo ważnym, który wpłynął na tą katastrofę, było to, że kontrolerzy mieli trudności w porozumieniu się po angielsku z załogami tych samolotów. I to nie wynikało tylko z ich, można powiedzieć, niewiedzy. Niestety wówczas, w latach 70., ten sposób komunikacji nie był jeszcze taki dopracowany. Tu nie było określonych formułek, tutaj nie było określonych słów, które wolno albo nie wolno używać. Tu nie było potwierdzania tego, co się usłyszało. Wystarczyło powiedzieć dobrze, i nie powtarzać tej wiadomości, którą na przykład pilot usłyszał od wieży. Między innymi w wyniku tej katastrofy doszło do zmian. Doszło do tego, że ta komunikacja musi być prowadzona w odpowiedni sposób. Tutaj tego zabrakło i to też wpłynęło na tą katastrofę. Niektórzy uważają, że to był czynnik decydujący, inni uważają, że to właśnie zbyt duży pośpiech startujących Holendrów spowodował, że niestety doszło do tej katastrofy. Ponieważ należy pamiętać, że holenderski samolot z holenderską załogą, on podlegał prawom lotniczym Holandii, gdzie te przepisy dotyczące czasu pracy pilotów były restrykcyjne.
i oni po prostu śpieszyli się, żeby wylądować w Amsterdamie, czyli można powiedzieć wypakować turystów i wrócić niejako do domu w określonym czasie. Ponieważ gdyby im się nie udało wystarczająco wcześnie startować, wylecieć z tego lotniska, to niestety musieliby czekać. No albo też złamać przepisy, za co kary były surowe. Dodatkowo oczywiście ta załoga holenderskiego KLM-a niestety nie była dobrana w odpowiedni sposób. Istnieje taka zasada, bardzo ważna zasada, że załoga musi być zbliżona doświadczeniem i stażem. Nie musi być on identyczny, tylko że nie może być dużych różnic. Na przykład kapitan nie może być kimś, kto ma niesamowicie duży staż, doświadczenie, nalot, a pozostali członkowie załogi no, mocno od tego odbiegają. Ponieważ bardzo często przekłada się to na to, że no, kapitan nie słucha tamtych, ponieważ uważa ich za, można powiedzieć, mniej doświadczonych. No i dochodzi do różnych problemów. I ta zasada, a raczej łamanie tej zasady, niestety doprowadziło już do kilku katastrof. No i można powiedzieć, dużo problemów złożyło się w jednym miejscu. Ale przejdźmy do tego, jak to przebiegło w poszczególnych minutach. O 16:58 Boeing linii KLM, ten holenderski, rozpoczął proces startu. Niestety kołujący samolot musiał kołować po pasie startowym, ponieważ część drogi kołowania była zajęta przez inne czekające samoloty. Tylko że pojawił się problem z komunikacją kontrolerzy a załoga holenderskiego samolotu. Ponieważ załoga holenderskiego samolotu zaczęła kołowanie na pasie startowym, później miała użyć zjazdu numer 3, wjechać na drogę kołowania i tam już móc w normalny sposób dokończyć kołowanie, znaleźć się w odpowiednim miejscu na pasie. Tylko że kontrolerzy z Holendrami nie mogli się dogadać, o który zjazd im chodzi. Dlatego kontrolerzy rozwiązali ten problem w prosty sposób, każąc KLM-owi dojechać na koniec pasa, zakręcić o 180 stopni i przygotować się do lotu. Problem w komunikacji po prostu wynikał z użycia słowa po angielsku pierwszy, trzeci zjazd. No i w końcu doszło do tego, że musieli jechać na koniec pasa, zawrócić, obrócić się o 180 stopni, no i o godzinie 17:04 Boeing holenderskich linii lotniczych KLM znalazł się we właściwym miejscu i powinien tam spokojnie oczekiwać na start, na pozwolenie do startu. Niestety o 17:02 kołowanie rozpoczął też Boeing Panamu, który dodatkowo nie zauważył we mgle zjazdu numer 3, no i szukał go dalej, poruszając się po pasie startowym. Wtedy drugi pilot holenderskiego samolotu Boeinga powiedział kapitanowi, że jeszcze nie dostali pozwolenia na start, że jeszcze powinni czekać. Ten mu odpowiedział, żeby zgłosił kontrolerowi, że są gotowi do startu i dostał odpowiedź od kontrolerów. I tutaj zacytuję. Dobrze, bądźcie gotowi do startu, wezwę was. Tylko że pilotujący Boeingiem Panam nadali, że wciąż kołują na pasie, no i niestety do holenderskiego samolotu najprawdopodobniej dotarło tylko słowo dobrze. I oni stwierdzili, że to jest pozwolenie na start. No oczywiście tak to nie powinno wyglądać. Niestety doszło do zakłóceń w tej komunikacji radiowej, no i Holendrzy najprawdopodobniej usłyszeli tylko słowo dobrze. No ale to też nie jest coś, co powinno spowodować, że powinni potraktować to jako polecenie, zezwolenie na start. No ale te przepisy, tak jak powiedziałem na początku, jeszcze nie były do końca tak, można powiedzieć, ustalone, jak to miało później miejsce, co niestety skończyło się tragicznie. I niestety ten pośpiech stał się zabójczy. Tutaj należy pamiętać, że jeszcze inżynier pokładowy w holenderskim Boeingu powiedział, że na pasie startowym może ktoś być. Niestety piloci go po prostu nie posłuchali i odpowiedzieli, że pas na pewno jest czysty. Ponieważ ten holenderski inżynier pokładowy najprawdopodobniej usłyszał, że jest toczona rozmowa pomiędzy jakimś samolotem, który jeszcze znajduje się na pasie, a kontrolerami. Tylko że piloci holenderskiego samolotu no, stwierdzili, że pas na pewno jest pusty,
I niestety wiemy, jak to wygląda, kiedy się śpieszymy. Lubimy zapominać o tym, że no, trzeba jeszcze pomyśleć. No i niestety pas nie był pusty. Był na nim nadal kołujący Boeing Panamu. I o 17.06 piloci i jednego, i drugiego samolotu zobaczyli, że no, się do siebie zbliżają. Ten samolot Panam chciał skręcić. On ustawił się bokiem, chciał zjechać z pasa startowego, żeby po prostu zejść z drogi startującego Boeinga holenderskiego. Niestety się to nie udało. Holendrzy spróbowali się wznieść i po prostu przelecieć nad tym Boeingiem amerykańskim, który w tej sytuacji stał już do nich bokiem. Niestety się to nie udało i zawadzili o górny pokład amerykańskiego Boeinga. Przelecieli w powietrzu jeszcze około 150 metrów, Holendrzy. Uderzyli o pas, doszło do eksplozji, no i ten już wrak, jeszcze prawie 300 metrów, przesunął się po pasie startowym. I niestety wszyscy znajdujący się na pokładzie Boeinga holenderskiego nie przeżyli. Natomiast w przypadku amerykańskiego samolotu Panam, tutaj w wyniku tego, że doszło do uderzenia tylko w górne pokłady i ten samolot tylko częściowo został zniszczony, to udało się uratować, wyjść z tego samolotu jeszcze 70 osobom. Niestety 9 z nich zmarła w wyniku odniesionych ran. Uratowało się 61 osób, które no, zdołały z tego samolotu wyjść. Ponieważ ci, co nie wyszli, to niestety z powodu tego, że ten pożar również tutaj wybuchł, niestety nie byli w stanie przeżyć. No i tak zakończyła się ta katastrofa. Czyli można powiedzieć pośpiech, brak komunikacji. W końcu stwierdzono, że był to powód złych warunków atmosferycznych. No ta mgła po prostu spowodowała, że no piloci nie widzieli tych innych samolotów, a kontrolerzy nie byli w stanie ogarnąć, gdzie te wszystkie samoloty są. Ponieważ oni wiedzieli, gdzie te samoloty są, na podstawie tego, co oni im meldowali. I taki Panam, który nie zauważył trzeciego zjazdu, czy też KLM, który nie powinien wystartować, ale wystartował. Do tego oczywiście te gigantyczne, często przeze mnie dzisiaj podkreślane problemy z komunikacją oraz wady na lotnisku. To wszystko spowodowało, że doszło do tej gigantycznej katastrofy. I tu zrobiono najwięcej, oczywiście biorąc pod uwagę wyciąganie wniosków, jeśli chodzi o tą komunikację. Ponieważ tu ta komunikacja po prostu zawiodła na całej linii. To nie jest tak, że kapitan startującego samolotu może wystartować tylko po słowie dobrze. On musi powtórzyć wiadomość. Tu nawet wręcz nie wolno mówić o używaniu słowa start w przypadku, kiedy w rozmowie nie bierze się pod uwagę, że jest zezwolenie na start. Tu mamy przygotowanie do odlotu. Obecnie ta komunikacja wygląda zupełnie inaczej. Nie wolno używać słowa start, dopóki nie zostanie wydane pozwolenie na start. Tak to mówimy o odlocie. Powtarzanie wiadomości, którą się otrzymało, utwierdzanie się w tym, co się usłyszało, postawienie na ten język angielski w większym stopniu i wiele innych rzeczy, które oczywiście no, zwiększyły to bezpieczeństwo. No i oczywiście słuchanie załogi. Czyli coś, co jest nadal gigantycznym problemem. Musimy pamiętać, że tak jak powiedziałem, nadal często dochodzi do katastrof, w przypadku których no, jeden pilot nie słucha na przykład drugiego pilota albo na przykład inżyniera pokładowego, kogokolwiek. Tu doszło do takiej sytuacji. Początkowo drugi pilot był zaniepokojony, czy na pewno mogą startować. Później zaniepokojony był inżynier pokładowy, który najprawdopodobniej usłyszał z toczących się rozmów, że na pasie startowym znajduje się jakiś samolot. Gdyby go posłuchano, gdyby się zatrzymano, gdyby poświęcono jeszcze 3 minuty, a nawet 2 minuty, po prostu zatrzymując się, znowu kołując, no bez przesady to paliwo nie jest aż takie drogie i po prostu pytając, czy na pewno pas jest wolny, czy na pewno możemy wystartować. No ale do takiej sytuacji niestety nie doszło. I konsekwencją jest śmierć 583 osób. Czyli największa katastrofa lotnicza w historii. Miejmy nadzieję, że no już inna się nie wydarzy, która ją przybije.
oby tak się stało. O tych innych katastrofach, tych, które już można powiedzieć, no, wydarzyły się w powietrzu, będzie w przyszłości. Może w soboty będziemy mówić właśnie o tego typu rzeczach. Ale na dzisiaj dziękuję i oczywiście zapraszam ponownie.